Czcigodni bracia, w kapłańskim posługiwaniu, drodzy alumni, diakoni naszego seminarium duchownego, drogie osoby życia konsekrowanego, umiłowani w Chrystusie diecezjanie. Chyba nic tak bardzo nie potrafi zauroczyć u ludzi, nas, którzy wchodzimy w różne relacje, jak właśnie pokora, skromność, prostolinijność ludzi, którzy osiągnęli bardzo wiele w swoim życiu. I nic też nie irytuje tak bardzo w innych ludziach, jak właśnie pycha, zarozumiałość i wywyższanie się ponad drugich. Skromność, zdrowy dystans do siebie, a także umiejętne unikanie pogoni za pochwałami to istotne wyznaczniki prawdziwej wielkości człowieka. Pokusa bycia chwalonym, docenianym, wyróżnianym jest w ludziach bardzo mocna. Nie oparli się tej pokusie nawet apostołowie, którzy spierali się, który z nich jest największy. Wiemy, że Chrystus wskazuje im kierunek, nie gasi ich ambicji, nie niszczy ich, ale właśnie wskazuje, że wielkością w życiu chrześcijańskim jest właśnie skromność, pokora, ale przede wszystkim służba. Służba drugiemu człowiekowi w jakiś sposób Bogu prowadzi właśnie do tego, że osiągamy wielkość w naszym życiu, że zajmujemy pierwsze miejsca, chociaż nie zawsze jesteśmy w życiu zewnętrznym, społecznym widoczni, dostrzegalni, chwaleni, zauważalni. Umiłowani w Chrystusie. Rozpoczynając 3 lata temu piąty synod diecezji tarnowskiej, postawiliśmy sobie bardzo ambitny cel. Kościół na wzór Chrystusa. Nasze synodowanie ma nas prowadzić w obecnych czasach i aktualnych uwarunkowaniach do bycia taką wspólnotą, jakiej pragnie Chrystus. Nasza wielkość zawsze będzie wypływała z Niego. Pragniemy iść drogą, którą nam wskazał. Nasz synod diecezjalny wpisuje się obecnie w ogólnokościelne synodowanie związane z otwartym uroczyście tydzień temu przez papieża Franciszka XVI zgromadzeniem ogólnym synodu biskupów. Hasło tego synodu brzmi ku Kościołowi synodalnemu, komunia, uczestnictwo, misja. Po raz pierwszy synod kościelny będzie obejmował 3 fazy. Lokalną, czyli na poziomie poszczególnych diecezji. Dzisiaj uczestniczymy w tym początkowym właśnie okresie. Rozpoczynamy tę fazę. Następnie kontynentalną, a na końcu powszechną, ogólnokościelną. Ojciec Święty pragnie bowiem, aby w synodalnym doświadczeniu uczestniczyli nie tylko biskupi. Do pójścia wspólną drogą rozeznania woli Bożej zaprasza wszystkich, bo wszyscy przez chrzest i bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego. Karmią się jednym ciałem Chrystusa i w ten sposób budują Jego mistyczne ciało, czyli Kościół. Warto przypomnieć, że kiedy przed 4 laty rozpoczynaliśmy etap przygotowawczy do naszego 5. synodu diecezjalnego, to przyświecała nam taka właśnie idea. Bardzo nam zależało i nadal zależy na tym, żeby nasz synod diecezjalny odbywał się
z zaangażowaniem całego ludu Bożego. Możliwie dzięki współpracy wszystkich diecezjan. Służy temu między innymi struktura prac synodalnych, której ważnym elementem są powołane w każdej parafii zespoły synodalne, niedziele synodalne, tak jak dzisiaj. Zespoły synodalne pracują nad otrzymanymi zbiorami zagadnień, zaś wyniki tych prac trafiają do komisji synodalnych, są później materiałem do obrad Komisji Głównej Piątego Synodu oraz podczas sesji plenarnych. To właśnie wspólnoty parafialne, a więc przede wszystkim wierni świeccy, są ważnym ośrodkiem naszego synodu. Każdy diecezjanin poprzez swoją modlitwę, swój głos może przyczynić się do realizowania tego ambitnego celu, który postawiliśmy sobie u początku. Być Kościołem na wzór Chrystusa. Prace synodu otwartego przez papieża Franciszka będą rozłożone w czasie na 2 lata. Od października bieżącego roku do października 2023 roku. Podobnie też prace naszego synodu diecezjalnego zostały pierwotnie rozłożone na 3 lata. Pierwszy był poświęcony rodzinie, drugi parafii, trzeci zaś ewangelizacji. Ten planowany czas trwania synodu wydłuża się z powodu utrudnień związanych z pandemią. Daje nam to jednak obecnie możliwość, żeby pracę synodu diecezjalnego synchronizować z konsultacjami prowadzonymi dla synodu ogólnokościelnego. Zapewne wydłużający się czas naszego synodu diecezjalnego, a teraz jeszcze perspektywa synodu dla Kościoła powszechnego, może u niektórych budzić pewnego rodzaju znużenie albo też zniecierpliwienie. Tyle lat, wciąż spotkania, dyskusje, tworzenie dokumentów. Ważne jest, byśmy sobie wówczas uświadomili, że tak naprawdę, chociaż w pewnym momencie synod zostanie zakończony, to jednak samo synodowanie, czyli kroczenie razem we wspólnocie Kościoła ku zbawieniu, nie zakończy się. Zmęczenie drogą synodalną przypomina o codziennym trudzie, jaki musimy wkładać w budowanie Kościoła, by był rzeczywiście wspólnotą na wzór Chrystusa. Trud przechodzenia przez kolejne etapy synodu przypomina w pewien sposób edukację szkolną, czyli przechodzenie z klasy do klasy, z każdym rokiem na coraz wyższy poziom. Ale nawet gdy już cała droga kształcenia na różnych poziomach zostanie uwieńczona świadectwem czy dyplomem, nie można założyć, że już niczego nie trzeba będzie w życiu się uczyć. Pamiętajmy, że czas synodu to czas wytężonego słuchania Ducha Świętego, który poprowadzi nas tam, gdzie Bóg chce. Przecież Duch Święty miałby być dzisiaj mniej szczodry i mniej zdolny przemieniać ludzkie serca niż w dniu Pięćdziesiątnicy, niż u początku Kościoła. Moc wichru z Wieczornika nie zelżała, ani nie obróciła się w stagnację czy jałowość. Duch Święty wciąż jest gotowy czynić skuteczną posługę każdego i każdej z nas. Trudne, wymagające czasy, w których przychodzi nam kontynuować misję Kościoła, są zarazem szansą pokazania światu piękna i wartości życia zanurzonego w Bogu. Życia, które ma głęboki sens, sięga poza doczesność. To jest i zawsze będzie prorocza perspektywa dla świata. Kiedy w roku 1969 ksiądz Józef Ratzinger
późniejszy papież Benedykt XVI mówił w jednej ze stacji radiowych o przyszłości Kościoła, już wtedy stwierdził, że wydaje mu się pewne, że przed Kościołem są bardzo trudne czasy. Ale przedstawił też swoją starannie przemyślaną odpowiedź dotyczącą tego, jaki będzie Kościół jutra. Mówił wtedy: przyszłość Kościoła może wyrosnąć i wyrośnie z tych, których korzenie są głębokie i którzy żyją w czystej pełni swojej wiary. Nie wyrośnie z tych, którzy dostosowują się jedynie do mijających chwili, ani z tych, którzy tylko krytykują innych i zakładają, że sami są nieomylnymi prętami mierniczymi. Nie wyrośnie z tych, którzy podejmują łatwiejszą drogę, którzy unikają pasji wiary, twierdząc, że wszystko, co stawia im wymagania, co ich uraża i zmusza ich do poświęcenia siebie, jest nieprawdziwe i nieaktualne, despotyczne i legalistyczne. Ujmując to bardziej pozytywnie, przyszłość Kościoła po raz kolejny, jak zawsze, zostanie ukształtowana przez świętych, to znaczy przez ludzi, których umysły nie zatrzymują się na hasłach dnia, ale dociekają głębiej, którzy widzą więcej niż widzą inni, ponieważ ich życie obejmuje szerszą rzeczywistość. Być może jesteśmy także na takim etapie w Kościele polskim, w naszej diecezji. Zauważamy zmniejszającą się nieco liczbę wiernych, zwłaszcza młodzieży, dzieci, w życiu parafialnym, w życiu sakramentalnym. Wiemy jednak, że to nie liczby uratują Kościół. Mamy świadomość tego, że ta fluktuacja w historii Kościoła zawsze miała miejsce. Po momentach trudnych, osłabienia wiary, kryzysach pojawiały się osoby, które mocą głębokiej wiary, wierności Chrystusowi przemieniały oblicze Kościoła i świata. I jestem przekonany, że każdy z was ma w sobie taką siłę przemiany siebie, Kościoła i świata. Umiłowani w Chrystusie, nasze ambicje jako uczniów Chrystusa są bardzo wysokie, bo sięgają nieba i mają za punkt odniesienia świętość samego Boga. Dlatego też wyrazem naszej drogi synodalnej powinna być przede wszystkim głęboka reforma nas samych, uporządkowanie spraw własnego sumienia, zbliżenie się do Chrystusa przez stałą formację i pogłębienie życia sakramentalnego. Jest to naprawdę niezbędne, gdyż przyszłość Kościoła po raz kolejny, jak zawsze, zostanie ukształtowana przez świętych. Pragnę podziękować wam wszystkim, drodzy diecezjanie, za trwającą wciąż modlitwę w intencji Piątego Synodu oraz za aktywne angażowanie się w jego pracę. Gorąco zapraszam do dalszej wspólnej drogi i współpracy, pomimo być może pewnego znużenia czy zniecierpliwienia. Do naszej modlitwy włączajmy też dzieło synodu rozpoczętego przez Ojca Świętego. Inaugurując go przed tygodniem, powiedział, że synod nie jest parlamentem. Synod nie jest badaniem opinii. Synod jest wydarzeniem kościelnym, a jego protagonistą jest Duch Święty. Jeśli nie ma Ducha, nie będzie synodu. Przeżyjmy ten synod w duchu modlitwy, którą Jezus zanosił do Ojca za swoich uczniów, aby wszyscy stanowili jedno. Do tego jesteśmy powołani, do jedności, do komunii, do braterstwa, które rodzi się z poczucia, że jesteśmy ogarnięci jedyną miłością Boga.
Niech Duch Święty umocni jedność pośród nas. Niech rozpala w nas miłość do Boga i Chrystusowego Kościoła. Niech budzi w nas poczucie współodpowiedzialności za Jego losy i niech czyni nas ludźmi wielkich praw.